Witam serdecznie Państwa. Ceny mieszkań w Polsce w ciągu następnych 12 miesięcy mogą wzrosnąć o 100%. Tak jest, a nawet o 120 albo 150%. Oczywiście chodzi o najtańsze mieszkania i związek tych mieszkań z nadchodzącym nowym, tak zwanym programem na pierwsze mieszkanie, które sprawi, że dzisiaj mieszkanka, które jeszcze kosztują 300 tysięcy złotych, będą kosztowały drastyczne 600 tysięcy złotych. Tak jest, tak jest, tak właśnie będzie. Zaraz pokażę Państwu dlaczego. To jest szokujące, to jest to, o czym ja ciągle mówię, że jeżeli nie będą pompowane ceny drukowanymi pieniędzmi, to inflacja w Polsce spadnie. Jeżeli ceny nie będą drukowanymi tanimi kredytami, które są znacznie niższe od inflacji, to inflacja w Polsce spadnie, złotówka się umocni, ceny mieszkań spadną, będą normalnie dostępne, a jeżeli nie, to będziemy mieli gigantyczną inflację 50%, będziemy mieli osłabiającego się polskiego złotego, mimo to, że oprocentowanie bazowe będzie wynosiło nawet 8 lub 9%. I tak dalej, i tak dalej. A to wszystko zależy od decyzji politycznych. Ciągle o tym mówię, bo gospodarka sama w sobie, a decyzje polityczne, które niszczą polskiego złotego, są drugą sprawą i polską gospodarkę całą, jeżeli chodzi o to. Ale dzisiaj pokazuje, że dzisiaj mieszkania, które są warte 300 tysięcy złotych, będą warte szokujące 600 tysięcy złotych już, może nawet za kilka miesięcy. Albo za 6 miesięcy, lub za 12 miesięcy. Oczywiście wszystko przez to, że rząd polski chce wprowadzić produkt, ja bardziej powiem możliwość darmowych kredytów. Darmowych kredytów na nieruchomości do 600 tysięcy złotych. Prawda? Darmowych, dlatego że właściwie zaciągający kredyt nie będzie musiał nic wpłacać do takiego kredytu, żadnego depozytu ani żadnego wkładu własnego, prawda? I tylko wystarczy, że taka osoba zaciągnie ten kredyt w banku, a rząd polski stwierdził, że państwowymi pieniędzmi, czyli ściągniętymi z podatku lub wydrukowanymi pieniędzmi, prawda? Lub ściągniętymi z podatku innych ludzi, będzie płacił bankowi te odsetki. Czyli jeżeli ktoś sobie zaciągnie kredyt na dom na 600 tysięcy złotych, prawda, to będzie płacił tylko 2% odsetki, a jeżeli kredyt będzie oprocentowany 15%, bo wreszcie będą musieli podwyższyć oprocentowanie, jeżeli do tego dojdzie, to państwo będzie im dawać 13% z tych 600 tysięcy. Czyli tak, normalnie rata kredytu 600 tysięcy złotych na 15%. No 15% będą raty, bo będzie taka inflacja, że będzie trzeba podwyższać ciągle oprocentowanie bazowe. To czyli rata kredytu 600 tysięcy złotych na 15% w samych odsetkach rocznie to jest 90 tysięcy złotych, czyli 7,5 tysiąca złotych odsetek miesięcznie. Plus do tego na przykład kapitał spłacamy 2000, to jest 9,5 tysiąca złotych. I teraz rząd sobie wymyślił, że z tej raty 9,5 tysiąca złotych, na przykład obywatel będzie mógł sobie tylko spłacać 3 tysiące złotych albo 2,5 tysiąca złotych, a pozostałe 6,5 tysiąca złotych albo 7 tysięcy złotych będzie opłacał takiemu kredytobiorcy, oczywiście ściągając wcześniej podatki z ludzi albo drukując pieniądze, niszcząc gospodarkę, niszcząc polskiego złotego. Ale co najważniejsze, dzisiejszym tematem jest temat wzrost ceny nieruchomości. I ten wzrost cen nieruchomości będzie drastyczny, ale nie będzie w stosunku do dolara. Ze względu na to, że polska złotówka po prostu się drastycznie zawali, i mimo to, że będziemy mieli oprocentowanie tam 8% czy 9%. To nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Polska złotówka, gdy inne waluty będą się umacniać do dolara amerykańskiego, polska złotówka będzie stawała się walutą śmieciową, będzie się stawała lirą turecką w najlepszym wypadku. Przepraszam, wezmę łyka kawy i od razu zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Im więcej subskrypcji, lajków i komentarzy, tym lepsze produkcje będą mogły powstawać, tym pokazywanie ludziom, czy trzeba uciekać po prostu z Polski przed takim czymś, bo jeżeli do tego dojdzie, że rzeczywiście
Szanowni Państwo, w dobie gigantycznego oprocentowania bazowego w Polsce mamy prawie najwyższe oprocentowanie, no właściwie mamy jedno z najwyższych oprocentowań bazowych na całym świecie, licząc poza jakimiś tam, wiecie, Wenezuela czy coś takiego, jakieś kraje takie typu gospodarki, niegospodarki, prawda? Ale Polska, z liczących się krajów mamy prawie najwyższe oprocentowanie na świecie. Z liczących się dużych krajów mamy prawie najwyższe oprocentowanie na świecie i prawie najwyższą inflację na świecie. Inflację chyba mamy najwyższą na świecie. Z liczących się krajów na świecie. Dużych liczących się krajów na świecie. Czyli tak. Bo Polska jest jakoś tam liczącym się krajem, koniec końców, prawda? Bo ani nie jesteśmy mali, ani duzi. No, ani nie jesteśmy średni, no ale jesteśmy znacznie dużej wielkości, jesteśmy dużej, że tak powiem, wielkości krajem w NATO i Unii Europejskiej, więc w skali świata to wcale nie jest źle. Jesteśmy z tej tak jakby górnej półki teoretycznie, prawda? Oczywiście, żyjąc w Polsce, to się troszeczkę inaczej wydaje, że wcale nie jesteśmy z tej górnej półki, ani środkowej, tylko raczej dolnej, tym bardziej w obecnych czasach. Gdy opalenie gazem domu 200 metrów kosztuje 2-3-4 tysiące złotych w zimę, najgorszą zimę po minus 10-15 stopni. Ale pomijając to, w czasach, gdy mamy najwyższe oprocentowanie na świecie, najwyższą inflację na świecie, jeżeli chodzi o duże kraje, jak wcześniej wspomniałem, oni chcą zachęcać ludzi, żeby brali kredyty, których odsetki będą spłacane przez pieniądze podatnika. Przez podatki Polaków. A jak nie przez podatki Polaków, to przez wydrukowane pieniądze, to tak samo jakby przez podatki Polaków, bo wtedy drastyczna będzie inflacja. Nie inflacja 20 czy 25, jak mamy teraz, tylko inflacja 40-50, prawda? Ale, co najważniejsze, ceny nieruchomości wzrosną o 100%. Tego jestem pewien, że jeżeli wprowadzą ten produkt, to ceny nieruchomości wzrosną 100%. Zanim dalej przejdę, a propos nieruchomości, jeżeli ktoś ma na sprzedaż nieruchomość, to może wejść na xtxhouse.com, czyli xtxhouse.com, xtxhouse, dla tych, którzy nie znają angielskiego, mówię, że house to znaczy dom, xtxhouse, wystarczy zrobić create a list i można wrzucić tutaj na sprzedaż swoje nieruchomości, wystarczy tutaj się zalogować. Można wrzucać nieruchomości i za darmo je sprzedawać. Oczywiście te materiały powstają tylko i wyłącznie dzięki XTX House. Gdyby nie XTX House, to te produkcje nie mogłyby oczywiście powstawać, bo by nie były rentowne. A także dzięki KnowHowInsider Polska, na którym można sprawdzać wykresy wszystkich walut świata, indeksów i czego dusza zapragnie pod kątem gospodarki, ekonomii, finansów, inwestowania i czego tam jeszcze chcecie, prawda? Tak więc specjalnie kliknąłem w Google, aby pokazać, jak ceny nieruchomości wzrosną, jeżeli ten produkt zostanie wprowadzony, prawda? Pomijając fakt, że będziemy mieli inflację 40% złotówkową, pomijając fakt, że będziemy, że złotówka będzie walutą śmieciową, przepraszam, wezmę łyka kawy, jeszcze jednego sobie zatankuję. Jest. Tak więc wpisałem kup mieszkanie Gdynia, dobra pierwsza, Gdynia nieruchomości online.pl. No i wchodzimy i teraz, szanowni Państwo, pokażę Państwu od najnowszych, od najtańszych w Gdyni. Ostatnio w Gdyni widziałem mieszkania po 300 tysięcy i proszę zobaczyć, kurde, 15 metrów, tak? Czyli tak, zapewniam Państwa, że jeżeli wprowadzą ten produkt i ludzie setkami tysięcy będą mogli otrzymywać, będą mogli pójść do banku i zaciągnąć sobie kredyt na 600 tysięcy złotych, którego odsetki będą spłacane poprzez państwo, zabierając podatki ludziom lub drukując pieniądze, zapewniam, że teraz te mieszkanka, które widzimy tutaj na stronie nieruchomości online.pl, te mieszkanka będą kosztowały niedługo dwa, a nawet trzy razy więcej. Proszę zobaczyć.
Te mieszkanka dzisiaj w Gdyni, no to jest 21 metrów. Już Państwu mówię, że te 21 metrów, że te 21 w piwnicy nie sprzedają przypadkowo, nawet środka nie pokazuję. Ale tak będzie. Szanowni Państwo, jak to wyłączyć? Nie chcę się wyłączyć. Szanowni Państwo, czyli tak, weźmy coś od 30 metrów, weźmy coś od 16, już dzisiaj pokoje w Gdyni 16 metrów kosztują 230 tysięcy złotych. Jedziemy dalej, znajdźmy, o, już takie kawalerki, które tutaj widzimy, że dzisiaj są po 240 tysięcy złotych. Zapewniam Państwa, że po wprowadzeniu tego programu, o, Jezus Chrystus na ścianie. Proszę Państwa, zapewniam Państwa, że to mieszkanko, 27-metrowe mieszkanko, że ta klatka, która dzisiaj kosztuje roku budowy 50 lat temu, 1970, czyli 52 lata, to 27-metrowe mieszkanko, które kosztuje 9 tysięcy za metr kwadratowy prawie, po wprowadzeniu tego produktu, prawda, będzie można kupić za 500, jak nie 550 tysięcy. To mieszkanie będzie kosztować 550 tysięcy za rok. Oczywiście po wprowadzeniu tego programu. Czy to dobrze? No, dla sprzedającego na pewno dobrze, prawda? Ale czy dla kupującego dobrze? Nie. Dla kupującego niedobrze. Czy dla banku dobrze? No pewnie, że dla banku dobrze. Nie dość, że będą mogli wcisnąć człowiekowi kredyt na 600 tysięcy na pół pokoju, prawda? Na mieszkanie o wielkości pół pokoju. To jeszcze odsetki będą mogli dowalić 15 albo 20%, bo państwo będzie spłacać te odsetki. Brawo! Brawo, ale oczywiście przy okazji dolar będzie kosztował 8 zł, więc albo 7 zł, prawda? Bo jeżeli mamy tak poronione pomysły, to wiadomo, że jeżeli się wygeneruje... No jeżeli wszyscy do 45 roku życia, czy mają rodzinę, czy nie mają rodziny, czy mają wpłatę własną, czy mają cokolwiek, będą mogli pójść do banku i dostaną kredyt, który będzie spłacać im w 60% rząd, że państwo polskie, prawda, z pieniędzy Polaków, prawda, bo nie łudźmy się, bo to, że państwo polskie będzie zabierać ludziom pieniądze, no to znaczy, że my będziemy mieli mniej. Jak będą drukować, to znaczy, że ceny będą takie, że szok. Dzisiaj jedna emerytura za 2000 zł nie jest w stanie ogrzać gazem domu 150-metrowego na 22 stopnie, 23, prawda? Jeżeli to zrobią, to dzisiejsze emerytury będą, no nie wiem, na jedzenie może... Na jedzenie już jest tragedia, prawda? Już jest drogo, prawda? Już jest bardzo drogo. Już ciężko cokolwiek kupować, prawda? Jest drogo, jest gigantycznie drogo. Ale po wprowadzeniu tego produktu na pewno będzie jeszcze drożej. Bo w Polsce jest setki tysięcy ludzi, którzy chcieliby kupić mieszkanie, tak? I poszliby kupić mieszkanie, dalej by kupowali, gdyby te kredyty były na przykład zamrażalne w Polsce, prawda? Ze strony banku, prawda? W Polsce bardzo dużo ludzi chce kupić mieszkanie, ale nie ma wkładu własnego. Po drugie, obecnie nie kupią ze względu na to, że są drogie, prawda? I te kredyty są wysokie, prawda? Nawet jak było nisko oprocentowanie. Po trzecie, dobra, nieważne, po trzecie. O co chodzi? Idziemy dalej. Zobaczmy dalej. Dzisiaj mieszkanka, proszę bardzo, tutaj mamy wszystkie te mieszkania, które widzimy, 249, 1250, 255, 259, 260 tysięcy, 269, 269, o tutaj takie fajne już nawet zrobione, 17 metrów kwadratowych, to ci dopiero, naprawdę to są mistrzowie, 17... naprawdę... Spokojnie. No na kawalerkę jest zajebiaszcze. No, na kawalerkę jest super, prawda? Na kawalerkę, tak. Wiecie, dla jednej osoby, no to można jakoś tam ten... Nawet kuchnia jest tu, prawda? O to chodzi, że na przykład dla studenta to jest dobre, prawda? No dla studenta w sam raz, no 17 metrów, no za metr kwadratowy 16 tysięcy złotych. Czyli szanowni Państwo, te 17 metrów kwadratowych, które dzisiaj można kupić za 269 tysięcy złotych,
Ale pewnie i tak cena spadła tych 17 metrów kwadratowych z 300 tysięcy. Po wprowadzeniu tego programu te mieszkania będzie, szanowni państwo, można kupić za 500 tysięcy dopiero. No bo przecież jeżeli kredyty będą wydawali każdemu na 600 tysięcy złotych, a oprocentowanie będzie spłacał podatnik, czyli każdy Polak, takiemu człowiekowi, no to jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i powie, ja chcę kupić to mieszkanie, to ty powiesz, i on się spyta, a ile pan chce za nie? No to ty powiesz, no a ile pan może dostać kredytu? No pół miliona mówię, no pół miliona, proszę pana, 600 tysięcy. No to 600 tysięcy, pójdziesz do banku i powiesz, chcę 600 tysięcy i się spytasz, jakie oprocentowanie, a w banku się spytają, a jakie pan może mieć oprocentowanie? A ja to chcę też z tym rządowym wsparciem państwowym. No to nie powiedzą, a dla takich to mamy 20% kredyt, tak? Czyli pan zapłaci 2%, oni zapłacą 18 i Polska się zawali, ale przecież banki się napchają. Szanowni Państwo, to jest droga donikąd. Proszę bardzo. Jest bardzo dużo takich, no tych 29 metrów po 299 tysięcy złotych. Proszę bardzo, tak? Tylko, że to, ja powiem tak. Jeżeli ci ludzie rzeczywiście to chcą wprowadzić, oczywiście Polska się zawali. Chyba, że dadzą, nie wiem, 1000 osób skorzysta i wtedy stracą władzę. Ale te mieszkania, które widzimy, o, mieszkanie 45 metrów, proszę bardzo, za 299 zł w Gdyni, taniutko, no, taniutko, no, to jest w funtach, ile to jest w funtach? 45 metrów? W euraskach 299 podzielić na dzisiejsze euraski 4,68, 63 tysiące euro, prawda? 63 tysiące euro. I te wszystkie mieszkania, które widzimy tutaj, po 299 tysięcy, po 300 tysięcy, te wszystkie pokoje 17-metrowe, 17-metrowe, to one będą, szanowni państwo, sprzedawalne po. Będą sprzedawane po. Będą sprzedawane po. Po 600 tysięcy, 500 tysięcy. Bez żadnego problemu. Tak więc, wielki biznes dla sprzedających, wielki biznes dla banków. Deweloperzy zaczną budować, sprzedawać jakieś tam 25-metrowe klitki, bo kto im zabroni 30-metrowe klitki, zaczną sprzedawać po 600 tysięcy złotych. No właściwie to już od deweloperów 30-metrowe klitki są po 600 tysięcy złotych. No ale wtedy będzie taki wysyp takich. Wiecie, kopniesz i to się będzie rozpadało, tylko, a byle na papierze kosztowało 600 tysięcy złotych, nie? A kredyty będą tak, no nie, no po prostu to jest tragedia, prawda? Tu popatrzmy ile tego, to wszystko będzie kosztować 600 tysięcy złotych. Wszystko, bo jeżeli będą dawać 600 tysięcy złotych, no to będzie kosztować 600 tysięcy złotych. I Polska się zawali. I Polska się zawali, szanowni państwo. Popatrzmy w Gdyni, ciekawe jak jest w innych miastach. Zobaczmy, nie wiem, w Toruniu. Toruń. Miasto Piernika i Kopernika. Piernika i Kopernika, proszę bardzo. Co można w Toruniu kupić? 180, 182. No to już w Toruniu można zamieszkać, jak człowiek, proszę bardzo. W Toruniu można mieszkać, proszę bardzo. Mieszkanie z ogródkiem, ulica Podgórna, 182 tysiące, 37 metrów w Toruniu. To super. Prawda? No ale jak wprowadzą ten program, no to za to mieszkanie będzie trzeba zapłacić 400 tysięcy, 500. Wszędzie mieszkania będą po 500 tysięcy, bo jeżeli 500 tysięcy dają kredytu, no to będą kosztowały 500, no. Tak będzie. Proszę zobaczyć, to wszystko będzie 500 tysięcy kosztowało. Wszystko. W ciągu roku, półtorej. Jeżeli wprowadzą ten program. No bo to się ludzie rzucą na to. No jeżeli można dostać kredyt, tylko nikt się przecież nie będzie liczył z konsekwencjami, jakie będą. Kupimy, ale będą gigantyczne konsekwencje. Będzie Turcja. Rzeczywiście w Polsce chcą zrobić nam Turcję. Rzeczywiście Kaczyński przecież mówił, że chce nam zrobić Turcję, prawda? Już go ludzie posłuchali, bo powiedział, żeby palić wszystkim, a nie tylko żeby nie palić oponami. Ja ostatnio szedłem na spacerze i ludzie palili oponami wulkanizacji. Patrzę, śmierdzi. No tak śmierdziało, że musiałem przebiec 150 metrów i wymiotować mi się potem chciało przez cały wieczór, wymiotować, brzuch mnie bolał, głowa mnie bolało. No palili oponami. W mieście, w mieście.
palili oponami w mieście. A tam akurat nie wiało, wiatr nie hulał w tym kawałku i to powietrze stało. Jakby ktoś tam przeszedł z dzieckiem, z wózkiem, no to dziecko by zachorowało. No bandyci, prawda? Bandyci. Bandyci, ale Kaczyński ich do tego namawiał, prawda? Ja powiem tak, ci ludzie się z tym, z niczym nie liczą. Mieszkania w Polsce są tanie, małe. Popatrzmy, są w Toruniu, można mieszkać za 199 tysięcy już na pokoju kupionym, prawda? Jak ktoś chce, to gdzieś może naprawdę mieszkać w Polsce. Taka jest prawda. Jak ktoś chce, to naprawdę gdzieś w Polsce może mieszkać. A jak ktoś chce sobie wybudować dom, to może sobie kupić takie małe mieszkanie. I przez 5 lat na przykład budować sobie dom, potem do tego domu wprowadzić, następne 5 lat może go remontować i dzięki temu będzie w 10 lat mieć dom bez kredytu. Taka jest prawda, szanowni państwo. Taka jest prawda. Nie potrzeba pompować banków, nie potrzeba pompować deweloperów. Po prostu nie potrzeba. Nie trzeba pompować deweloperów i nie trzeba pompować banków. A jedyne co robi teraz obecnie, co chce robić obecnie rząd, no i to nie jest dziwne, bo mamy na czele bankowca, prawda? A bankowiec przecież będzie dbał o banki, a nie o ludzi, prawda? Tak więc będą dbali o banki, prawda? A tym samym o deweloperów, bo deweloperzy będą budować 30 metrówki za 600 tysięcy, prawda? Byle było. Byle było, takie niedokończone będą sprzedawać jeszcze. Takie wiecie, że tylko nie, ściany będą puste i będą po 600 tysięcy sprzedawać, a sam se pomaluj, a sam se wycynkuj, a sam se to, prawda? No tak będzie. Oczywiście mogą wprowadzić ten program, wprowadzą ten program i finalnie tam, nie wiem, dostanie 5 tysięcy ludzi, tylko te kredyty, no to wiadomo, że tylko percepcyjnie zniszczy to percepcję nad polskim złotym i nad polską gospodarką, prawda? Bo po prostu ludzie będą widzieli, że rządzą w Polsce debile, no a jeżeli mamy firmę, w której rządzą debile i idioci, to w taką firmę się nie inwestuje. No i w Polsce rządzą debile albo idioci, albo złodzieje i bandyci, prawda? Taka jest prawda. No, no niestety, szanowni państwo, tak będzie, no. Ceny nieruchomości już drastycznie spadły. Znaczy, drastycznie spadają. No, ale będą 100% wyższe. Tak więc, jeżeli ktoś jest pewien, ja powiem tak, jeżeli ktoś jest pewien, że ci ludzie się do tego po. Jeżeli ktoś jest pewien, że ci ludzie oni to zrobią, że oni to zrobią, to właściwie warto kupować dzisiaj te najmniejsze mieszkania, bo ja ciągle to mówię, że najmniejsze mieszkania to najłatwiej sprzedać i najwolniej tracą na cenie. I taka prawda, że jeżeli ludzie, jeżeli ten program jest wprowadzany na przykład przez lobby bankowo-deweloperskie, przez lobby bankowo-deweloperskie, no to oni to wprowadzą. I nic ich przed tym nie zatrzyma. To oznacza, że się opłaca kupować teraz małe mieszkanka pod inwestycje, ze względu na to, że na pewno się je sprzeda za, nie wiem, pół bańki, 600 tysięcy, prawda? Po prostu opłaca się. Chyba, że te drogie, to też jest taka druga sprawa, druga strona medalu, bo jeżeli będą dawać za 600 tysięcy, no to na przykład te po 800 tysięcy będzie trzeba sprzedać za 600. Prawda? Bo na przykład, no te drogie najmocniej spadają. Dzisiaj załóżmy, mamy mieszkanie za 1 000 000 złotych. I te mieszkania spadną 40%, prawda? Bo jest gigantyczne oprocentowanie, bo nikt nie dostaje, a kredytów tych się nie dostanie na takie mieszkanie, prawda? Bo tylko do 600 tysięcy złotych. To dzisiejsze mieszkania po 1 000 000 złotych w rzeczywistości powinny spać około 40%, tak? W takich warunkach obecnie. Chyba, że właśnie będą drukować i tak dalej, i będzie tych pieniędzy, prawda? I tak dalej. Ale generalnie powinny spać 40% i też będzie można kupić coś za 600 tysięcy dużego. Dużego. Ale o to chodzi, że jeżeli będzie tego cała masa, no to już zależy, ile tego jest, prawda? Ile jest na sprzedaż z tych dużych, a ile tych małych, to trzeba by było wiedzieć to totalne liczby. Wiem jedno. To razem z powoływaniami do wojska po prostu to jest gwóźdź. To jest gwóźdź w naszą gospodarkę. To jest tragedia, to jest zło.
Chciałoby się przecież, każdy chciałby, prawda? To, żeby było fajnie, tak? No super, wymyśli mi kredyty i kredyty będą za 2000 zł miesięcznie i każdy będzie miał mieszkanie i każdy będzie zadowolony, każdy sobie kupi, każdy sobie będzie mieszkał, zarobi deweloper, zarobi obywatel, zarobi bank, politycy będą zadowoleni, będziemy szczęśliwi, ale to tak nie działa. Życzę miłego dnia i bardzo proszę wchodzić na xtxhouse.com, umieszczać swoje nieruchomości na sprzedaż, na wynajem. Pozdrawiam.